Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Dzisiaj około godziny 8.30 otrzymaliśmy ze Straży Ochrony Kolei informację o tym, że w pociągu relacji Poznań-Kraków miał znajdować się mężczyzna z objawami chorobowymi. Pociąg został zatrzymany na dworcu PKP w naszej miejscowości Kępno. Mężczyzna został przetransportowany przez Zespół Ratownictwa Medycznego z Ostrowa Wielkopolskiego na oddział zakaźny. Co do stanu zdrowia muszę odesłać do Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego. Na tą chwilę mam informację, że pociąg pojechał dalej. Mężczyzna ma 32 lata, jest to mieszkaniec Warszawy.